No i poszło. Witamy. Witamy. W szóstej części Kowzaremu z Jogara. Silnik złożony. Silnik złożony, odpalony. Jak na ostatnim odcinku było widać, a jak nie widzieliście, no to obejrzyjcie. Tak jest. I ten silnik ma być teraz tutaj włożony. Dzwonek działa. Dzwonek działa, no. Także włożymy silnik i co? I będziemy próbować tym jechać dzisiaj. No. Ale pogoda jest słaba, więc nie wiem jak to wyjdzie. Ostatnio nie przedłużając, my tutaj się bierzemy do roboty. Już sadza góramy. Pasi? No, napchaj go. O! No, pan już skręca. Udało się go napasować. Ale bez młotków się nie obyło. No niestety, oryginalny się nie musiał pasować do ramy. No. Dobra, jesteśmy na etapie instalacji elektrycznej. No i jest wielki problem. Jaki? Nie wiadomo jak one były podłączone. Tam są aż dwa kable. I dwa na dole, więc... I tutaj dwa. Także to jest naprawdę już... Jest aż 16 to... kombinacji. Tak. Bo 4 kable razy 4 to 16, nie? No. No. Może ten ma być tutaj, nie wiem. No jest tu jeden, a ten? Tylko na przedłużeniu. Na pewno jest dobrze to? Ten? No, może tutaj to wchodzi jednak, patrz. No, chyba tu powinien być. No, albo tu. A, ja nie wiem. A może do baku? Kurde, dobra, jak jest schemat odpalę, jak ogarniemy, to dalszą rzecz nagramy. Ostatni element. Tak. Siedzi? Siedzi. No to wielka chwila nadchodzi. Zaraz. Paliwko pójść, ale to na dwór wyjdziemy, co? No. Żeby nie zasmrodzić tutaj. No i tak nie odpali, więc... No nie wiem. Nie skreślajmy go od razu. Chwila. To paliwko. No. Paliwo puszczone. Świeca jest dokręcona, nie? Nie wiem, dokręcałeś? Nie wiem. No to ja... A ja mam wiedzieć? Nie wiem. Dobra. Kopaj go. Teraz musisz się przelać. Leci paliwko. No tak, do przelania musi być. Leci, aż czeka wszystko. Tak. Przelałeś? Tak. Z tego gaźnika się leje. Strasznie. No nie, do rozebrania. To nie będzie chodzić teraz. Ja nie wiem, czy od razu założyć ten drugi. Zamknij paliwo i przynieś śrubokręt. Dwa. No, co, jeszcze nie odpalił i co? Nie odpalił, już cieknie. Już cieknie. A zaraz wyeliminujemy ten problem. Oby. Oby. Znaczy w razie czego jest drugi gaźnik, więc. No. Bo to jest Duels? Czy hybryda? Nie, to jest hybryda. Hybryda. No. Duels, oryginał i coś tam. I coś tam. No ta uszczelka jest do pizdy. Teraz muszę to zdjąć. Coś to trzeba zdejmować. Myślę, my to założyli. No patrz. No i nie zejdzie to, nie? O, urwał. Wyrwał. To jest rura z odkurzacza. No co ty chcesz? No tak, z takiego Zelmera starego polskiego. Kwerasowego. Zelmota. Nie, Zelmer nie, Predon coś tam. Predon de Zamet. No. No, tak, de Zamet to też produkował. No patrz tą uszczelkę, no. A to nie jest przez uszczelka. To jest, to może rozumiesz. Zakręć to z powrotem, już się naprawiło teraz. No kurwa. No. Założę nową uszczelkę, co? Nie, co ty, nie będziemy marnować uszczelki. Ja tu zragaźnik zajmiemy pewnie. Coś też nie będzie ten gaźnik. No nie, no co ty. Poskręcę jak to było, ogółem i... Jak go pod blokiem odpalało się, dopiero po jakimś czasie zaczęło cieknąć. Jest taka ważna chwila dzisiaj, a nie ma z nami tego, kamerzysty. No. Dzisiaj, no, wyjechał. Kurde. Ale za tydzień będzie. Mocno to dokręć. Ale nie za mocne. Bez całego dopływu paliwa próba będzie niezaliczona. Jezu kochany. Zawsze był z tym problem. I to jeszcze jest tak założone, że tak na styk jest, że tak jakby zaraz miał spadnąć. Chwila, zobaczymy czy cieknie. No chyba działa. Już gaz. Co? Wiesz co? Coś go boli. A weź go na popych, jak jedzie, zobaczymy chociaż. A wina. Co zrobił mi tu na placu?
Dawaj, dawaj, dawaj. Ale z życiem, jaka była presja, nie? No tak by chciał, a nie może, nie? Zrobiliśmy remont siekierą i młotkiem, to teraz jest. A, głupoty gadam. Co mówisz, że świeca inna? No. Nie wiem co my, za morze i świeca. Ronet ogar. Zapierdala! Zalano? To wymieniłem. Nie posłuchałeś mi pana spod bloku i teraz widzisz co masz? A co remont, kurwa? Silnik chodzi, a? Gazin może zajebany. No. Po co remont? Silnik chodzi. No chodził lepiej. Przed remontem. No chodził lepiej. Samopek jest... Ja jednak te paliwo jest chujowe. Pod blokiem też tak trochę się zacina usunie. Tak typowa jawka, dajesz gazu to gaśnie. Teraz już w ogóle. No jest bieda. Czekaj, krótki raport. No spuszczamy paliwo, bo... Wymienić kondensator? Jest lepiej jakby, ale chyba paliwo będzie stare, no. I spuścimy i zobaczymy co się będzie działo. Bo stał długo, pod chmurką. Paliwo powietrze, mieszacz, ukręcasz. No proszę państwa, powiem tak. Po wielu próbach wymieniliśmy kondensator jeszcze, dokręciliśmy przepustnicę. Co jeszcze zrobiliśmy? Aha, spróbiliśmy go odpalić bez końcówki w tłumiku. Aha, paliwo wymieniliśmy na świeże w ogóle. No, tak, tak, paliwo. No może paliwo było trochę... No tak wygląda. Moim zdaniem WSK i kład murawi by na tym bardzo dobrze chodziły, no ale nie ogar. A nie, tym bardziej nie jawka. Ale i dalej jest to samo, więc teraz przykręcamy drugi gaźnik, to jest taki moim zdaniem kluczowy moment. A jak to nie pomoże, no to jeszcze przyspieszymy trochę zapon, może to pomoże. A jak to nie da rady, to może rzeczywiście cylinder jest do dupy, nie wiem. No. Dobra, 138 próba na nowym gaźniku. Paliwo idzie, patrz. Bez pompowania idzie. To już dobrze świadczy. A spod szczelki to może, dobrze jest, patrz. Jest idealnie. Zaś kopka się zblokowała. Ludzie złoci. O, o, o. No nie, no dalej to samo. No to co, przestawiamy zapon chyba. Jedzie, ale coś dalej jest nie tak. Nie wiemy jeszcze o co chodzi. No ale jest troszkę lepiej. Wraca pokonany. Co i przestał palić. Aż było tak dobrze. Ale jak dawaliśmy na maksa gazu, to dalej się to samo dzieje. Powiem ci, że nie wiem co z nim zrobić. Wszystkie już możliwości zostały sprawdzone. Może to zamienię miejscami jednak. Powiem wam widzowie, że my już nie wiemy co z tym ogarkiem zrobić. Remont zrobiony perfekt. Gaźniki dwa, zapon ustawiany. Jeszcze z dupa z piwnicy. No. Gaźnik? No. Aha, no to też można sprawdzić. Ale piwnicy. A on dalej nie chce. Teraz już w ogóle nie będzie się odpalić. Kutank panie, to nie ma sensu. Do garażu! Co powiesz o tych uszczelkach? O tym głównie? No patrzcie, no w ogóle nawet nie dolega, tylko tak się nie wiem co się stało, no. Gówno! No mam nadzieję, że na karterach są jednak dobrej jakości. Wydawały się proto uszczelki, nie? No tak. Ale tutaj to jest kaszana. Ale tak w ogóle to mamy dzień drugi. I co? Cepkę założyłeś inną, butelkową? No. Gaźnik będzie zmieniany. A jak dzisiaj nie będzie działał, to on powiedział, że kupi co? CD i gaźnik lepszy. No. Chłop oszalał po prostu. Musi jeździć i tyle. Musi jeździć, no. Dobra. Także jak coś się zmieni, to nagramy. Raczej się nic nie zmieni. Dobra, proszę państwa, wziąłem się za WS-kę. Pan to jej ogarka robi dalej. Ale coś ta WS-ka nie chce chodzić, kurczę. Coś paliwo może stare, nie wiem. Wziąłem się za czyszczenie gaźnika. Może to coś da. I chyba te CDI wywalimy. I zamontujemy normalny zapon platynkowy. Jakoś taka iskra jest taka, ta iskra jest jakaś taka nie za bardzo na tym CDI. Tak, żeby przyczepić gaźnik, świeże paliwo zalejemy i zobaczymy co się będzie działo. No niestety testy nie poszły pomyślnie. Pan zdecydował się na wymianę cewki. No tragedia. Tragedia, co się stało? Zatarł się. Prawdopodobnie się zatarł. No i ale z pomocą przychodzi nam nowy zestaw tłok cylinder kupił chłop. Z Almotu. Zobaczymy jaka to jest jakość. Wyglądało to tak, że no pojechał się na jazdę testową. No i niestety w pewnym momencie
zatarł się, zaczął coś tam piszczeć. No. No prawdopodobnie tłok puchnie, chyba to jest chiński, albo źle spasowane po prostu wszystko jest. Bo tego nie remontowaliśmy w zasadzie. No, cylinder na pewno jest chiński. No, także trzeba to zrobić, no nie opłacało się szlifa robić. Oryginalnego cylindra było 150 zł co mnie. No. Plus tłok, plus dojazdy, na to wyjdzie tyle co nowy zestaw z Almota. No. Klamota. Także otwieramy to. Zakładamy i oby to już jeździło. No. A jak nie, to w planach jest co? W planach? No. No. Dalsze modyfikacje to myślę, że to będzie gaźnik chyba. Najbliższy. Gaźnik, a potem jeszcze zapłon, więc jest jeszcze kupa kasy do włożenia. No. Ale dobra, to jest moja perełka, więc to jest... musi zostać. Także otwieramy. Package. Po niemiecku też pisze Zylinder, jakby to się... No. Zylinder. No i proszę bardzo, tak się o to prezentuje. No ładnie zapakowane. Picza. Już po monetyzacji. Ale ja już wiem co to jest, bo już to otwierałem. Specjalnie dla widzów otwieramy to po raz drugi. Chodzi, nie? Tuleja jest chyba dobra, no. Tuleja jest wyjebana, ci godo! Pokaż im. Nie jest zatarty. Kurde, to nie będzie jakoś dużo docierania chyba. No. Ładnie to wygląda. Nie jest taki mocno ten. No, to jest niby ten, wzmacniania tuleja też. Co jest tuleja? Wzmacniania tuleja? No, niby ta. No, nie. A wiem. Bo to w tej 60? Chyba w tym. A ja wiem. W 60 chyba, jak piłem 50. W sumie mogłem, no kupić, mogłem kupić tą 60. A zaś będziesz mógł wyregulować potem. No. A kanały? Kanały ładne, nawet obrobione taki. Tu widzę, jest taki lekki próg. Ale to myślę, że to w jawce. Tam, tutaj, w tym. No. Że to tylko na wydechu w sumie. No to jawka jest. Więc. No. Ale tu te półki ładnie wszystko zrobione, także. Powinno chodzić. Powinno chodzić, no. Nie wiem, ludzie narzekają na nie. Tak? No ale. A przypomnijmy się cenę. Cena to jest ważne. No 300 da za wszystko. Nie? 300 zł za taki komplecik. No tu jest jeszcze tłoczek. Kompletny akurat... zestaw do remontu góry. No. Nie no, jeszcze z głowica w sumie. Ale głowica to nie potrzeba, no. Takie pieczonki mi się nie podobają tak w ogóle. Ponieważ? Są takie... Widać ślady po otoczeniu tej rury. Nie są tak jakby... Jakiej rury? No to z rury wycinają, nie? Z kanalizacyjnej taki. No, z takiej taką żelibną rurę mają i obcinają, no, tylko, nie? Z bloku taką starą. No. I... Z NRDOKa. O, właśnie. No więc to prawdopodobnie mógł być kiedyś czyjś grzejnik, nie? Na przykład grzejnik albo... No zobacz sobie po boku, jest taki... A to dobrze, to się musi dotrzeć wszystko. Widzisz, a ten giemotowski jest taki już... To jest premium. To jest powłoka, ale to tak naprawdę jest lakier. Z tego co mi wiadomo. Tak? No. A powinien być to chrom. Nie, zobaczymy. Nieważne. No i kolejny upgrading to będzie, że 2P jest, nie? O właśnie, 2 pierścienie. No. 2P, a nie 3P. No, jest taki elegancki. Zamki ma stalowe. No. Ja chyba miałem jakieś tłoka Almota w WSC, no to dawał radę, pamiętam zresztą. No i tu w środku nawet jest, widzisz? Tam obrobione. No. Bo niektóre te tłoki to jest... Brzydkie takie. No to pasuje, nie? Przelatuje fajnie, nie? No sucho. A wiesz jak zrób? Luzu, nie. Patrz, rękę przyłóż tutaj. No. Patrz, tak się trochę, tak można sprawdzić troszkę mniej więcej cylinder. Bierzecie, zatykacie ręką z dołu. Wkłada się tłoka. No. Trzyma kompresję. No. Sam tłok już fajnie trzyma, więc git. No. Dobra, to co, bierzemy się do składania. No, powoli. Kurde, nie kupiłem szpilek nowych i... Wykręcimy. No uszczelka, no musi wystarczyć, bo chcemy bez silikonu złożyć, żeby dzisiaj go jeszcze sprawdzić. No. Dobra, także robimy. Już minus. No, nie pasuje stworzeń. Znaczy, no, może i by pasował, ale... Ale siłowo. Bardzo siłowo. A no moim zdaniem to też te stworzenie, przynajmniej w japońskich motocyklach i w samochodach, no to wchodzą tak, wiecie, tak... Po prostu wchodzą, tak palcem, nie? No. No. Także to jest tragedia. Może inny stworzeń zamontujemy, zobaczymy. Kurde. Przystępuję do demontażu. Dobra, ściągaj to. Jeden ruch. I się okaże, że nic nie jest zatarte. Ty, ten to też nie wygląda źle. Ci powiem, że... Dziwnie. Podejrzana jest ta sprawa. Bardzo. I też wiesz co, tak szczerze mówiąc, to wygląda jakby tak cały tłok trochę spukł w nim. Trochę no, tak wygląda. Ten tłok jest cały porysowany. No. A może cylinder też jakoś puchnie, bo to też jest chiniu. W takiej robocie pamiętajcie, że ważne jest nawodnienie. O.
Takie. Tu. Jeżynowe. To co, ściągamy tłoka i lecimy dalej, nie? Tutaj proszę sposób, żeby wyjąć tłoka, nie walić młotem i korby nie krzywić. Dajemy śrubkę, szóstkę, rurkę, taki, który się mieści stworzeń, podkładka, nakrętka, najlepiej długa. Długa nasadka tu do trzymania no, śrubki. No, właśnie. I na i zasadzie tego przeciskania przechodzi stworzeń bez problemu. No i tyle. No i co się dzieje? No, nowy stworzeń nie pasuje. No stare są też. Coś za gruby jest stworzeń, jak się wsadzi łożysko i potem to w korbę, no to nie chce się to obracać, więc robimy szlif stworznia tutaj właśnie następuje. I może będzie to w końcu działać. No to jak to zrobimy? No i proszę Państwa, stworzeń po obróbce siedzi. Tłok się obraca elegancko. Uszczelka założona, nakładamy cylinder. A zrobiłeś miksolem w środku? Nie. No właśnie. A to teraz zrobię. Trzeba, no. Niestety nie mamy kamerzysty dzisiaj z nami, więc będziemy musieli sami sobie poradzić jakoś. No i głowica jest przykręcana. Wszystko się ładnie zeszło. I było, nie było pomanych pierścieniek ostatnio. No. No także przybliżamy się do odpalenia tej bestii. No dzisiaj nie robimy lipy, klucz dynamometryczny, 10 cm, jedziemy. O, cicho strzela. Proszę Państwa, ostatnie poprawki. Jest wszystko złożone. No idziemy go odpalić, no zobaczymy jak to chodzi teraz. Pewnie do dupy, no ale nie można się załamywać przed sprawdzeniem. Polto i zobaczymy. Nie chcę odpalać. To napycha jedynie. To taka kompresja. Musisz go z dwójki chyba. Jedzie. O, już słabnie. O, rozpędza się. Ta dwójka coś tak. Ale nie dawałem mu do końca. Co? Znaczy dałem mu do końca i się nie zrobił, nie? Tak. Ale bardzo niski powrotu, nie? Pierścienie słychać fest. Wkręca się fajnie. Chyba się udało, ja nie wiem co się dzieje. No i co? No nie, zgasł. Zgasł. No dobrze. A zrobi go skopa teraz. Ślina jeszcze nie paruje, więc nie jest aż tak gorący. Nie wiadomo jak tam mieszanka, nie wiadomo jak lica teraz w ogóle jest ustawiona i tak dalej. Nie wiem, lica na środek, nie? W ogóle. Dobra. Dojechaliśmy na miejsce testu. No i co? No dojechał, nie? Na razie jeździ. Na razie jeździ. No tak. Dobrze tak powiedziałeś. No. Także coś tam z GoPro może nagram. I no i tyle w sumie. Jakieś przeloty oczywiście, ale to przeloty jednak gdzie indziej, bo tutaj to tak brzydko trochę. No i deszcz nas zastał. Ale mogę się przejechać, nie? No mogę. Dobra, chowaj. Jakąś fotę czas nie mamy, trzeba spalać.
Mogę jechać już. Kranik co ty? A jak? Na środek? No. Dobra. To musisz wstać do tego. Chyba działa. I jak to jedzie na twoje? No ja na razie to ostrożnie jechałem, żeby go wiadomo tam nie przytrzeć czy coś, nie? To trzeba dotrzeć i potem będzie test. Można robić. No wiesz, nie jedzie to jak Yamaha DT. To na pewno. A cały czas czuć takie kurde gorący jakby wiesz. Jakby coś się jarało, nie? Z niego. Nie no, zobaczymy co przyniesie ten ogarek. Jedziemy w tym tygodniu coś tam go może ten przepalić, nie? No. Dobra, co, no to było na następnym odcinku chyba, nie? Jasne. No w następnym to co, nagramy jakieś jaką jazdę chyba, docieranie, no takie spokojne albo coś. Albo jak będzie już dotarty. No. Bo tak jakby... A może za Simpsona się wezmę? No, za Simpsona się wezmę właśnie. Bo tak jakby etap remontu ogara dobiegł końca. Pierwszy etap. W sensie silni. No chyba, mam nadzieję, nie? Dobra. No to co? No to trzeba się pożegnać z widzami. No jasne. No i wbijajcie na Instagrama. Na TikToka nie trzeba. Na Instagrama można zasubskrybować, można komentarz napisać, można łapkę w górę dać, dzwoneczek. No co tam chcecie, nie? Nie trzeba nic dawać oczywiście, no. Ja tu nie nalegam. I donaty proszę dawać. No donaty jeszcze nie. Jeszcze nie. Jak nie? Ale jest opcja, że pojawią się naklejki Paul Mosbyt w najbliższym czasie. O. Więc miejcie miejcie to na uwadze, o tak. No i co, do zobaczenia w następnym odcinku. No. Na razie, cześć.